Siemanko się. Nie widać mnie. Słuchajcie, może tak zrobię. O! Widzicie to światełko, które mnie najbardziej denerwowało, zawsze się przydało. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj taki odcinek z serdecznymi pozdrowieniami dla mojego szwagra, z dedykacją dla niego, taką osobistą. Z racji tego, że chcę wam powiedzieć, że ostatnio dostałem 1000 euro mandatu. Właściwie no nie tak ostatnio. Powiedzmy, to był pierwszy tydzień jazdy ową cysterną i w mieście Salzgitter, w wyjeździe z rafinerii, była kontrola, po prostu taka wojewódzka, że kontrolują wszystkie cysterny, no i już, no i po kolei wszyscy, tak? Tylko że mieli miejsca na 5 placów, tak? Na 5 ciężarówek po prostu. No i akurat mówię, zostanę na tej rafinerii, poczekam, aż ktoś się przede mnie wypcha, bo tam akurat kolega od nas z firmy wjeżdżał i mówi, że tam tylko potrzebuję takiego wypisu, mogę pokazać. O, akurat teraz mam wypełnione na pusto. Jest takie coś na kontrolę, ile tam, ile wagi w komorach i jakie paliwo dla kontroli. Mówi, to tylko i karty ci szczytają i wszystko. Ja mówię, no w sumie racja, mówię, co, samochód nowy, wszystko, mówi, jadę, chociaż będzie ciekawie. Nie, nigdy nie widziałem, jak wygląda kontrola cysterny. No to się zaczęło ciekawie. Zaczęło się tak, że przyszedł pan tu do mnie. Może nie będę opowiadał, jak wygląda kontrola, bo każdy chyba wie, kto jeździ na zachodzie. A może kto nie jeździ, no to powiem, że ten pan, policjant, powiedział, pierwsze co, to proszę wysiąść z samochodu. Kurwa, z samochodu mam wyjść? Mówię, no dobra. No i mówi mi tam, że no prowadzą tam tą akcję bezpieczna, tam bezpieczne ładunki te niebezpieczne i w ogóle. I że kontrolują tylko cysterny i że nie będą trzeźwości i tak dalej, tylko stan ogólny cysterny i zaopatrzenie, wyposażenia kierowcy. No także pokazuje mi taką listę. Przyszedł drugi jakiś tam, nie wiem, przedstawił się jako oficer czegoś tam i... No i mówi mi, to potrzebne. No to dałem papiery od cysterny, papiery od ciągnika, papiery te właśnie, które teraz pokazałem, wypełnione. No i mówi mi, że instrukcję ADR-owską potrzebuje. No i słuchajcie, ja tą instrukcję zawsze miałem przy sobie, ale tego felernego dnia wymieniłem swoją torbę na ten plecak. Zrzuciłem po prostu, tak? I zapomniałem tamtej instrukcji. No ale patrzę w tej teczce, mówię, nie wiem, może niech pan sobie sam zobaczy, może gdzieś tu jest między tymi papierami. No patrzy, no nie ma, a miał w ręce to pismo. Bo na drugi dzień się okazało, że kurwa, ta instrukcja tam była. Tylko ja już po prostu, no, nie wiem, no tak, nie wiem, po prostu, no niedopatrzenie, może ze stresu, może nie wiem. No i tak dalej. On mówi, no to bardzo źle, bo to jest podstawa. A ja jeszcze tam próbuję mówić, no bo ja to wszystko mam w głowie, kurwa, coś tam. No mówi, tak, jasne, masz w głowie. No i ten. I właśnie szwagier mi powiedział kiedyś, że to trzeba mieć w swoim języku teoretycznie, albo w języku dla siebie zrozumiałym. To też taka kwestia, nie wiem, próbowałem to znaleźć w lecie, ale nie znalazłem konkretnych informacji. Mimo wszystko 300 euro mandatu za brak tej instrukcji był. Teraz już wożę ze sobą polską i tutaj u góry jest tak, jak od samego początku była w samochodzie. No ale nic, szefo się zlitował, zapłacił to 300 euro za mnie. Nic słowem, ani z wypłaty nie zabrane, ani ten. No fajnie, mówię, może się... No nie wiem, nie wnikałem, nie pytałem, niech zostanie tak, jak jest. No i przechodzimy tam do ogólnie całej rozpiski. On mówi tam, że teraz będziesz mi pan pokazywał wszystko i tak dalej. Co tu jest z listy, no nie? No to tam wiadomo, dwie gaśnice, okulary, a studzienki takie. Mata taka, no nie? Żeby się tam nie ten... Wiadro na sorbet, na stary, na nowy. I te wszystkie jakieś tam dwie latarki. Bo się okazało, że jedna musi być na kierowcę. No my akurat mieliśmy tu dwie, tak? No maski, te sprawy, tak? Łopata, szufla.
chyba każdy, kto ADR-y ma, powinien wiedzieć. A kto nie ma, no to tak pokrótce wie. No i on zadowolony mówi, a myślałem, że to tak będzie, że jak pan nie ma tej instrukcji, to już w ogóle klapa, nie? Ja mówię, no kurde, no naprawdę coś tam się próbowałem tłumaczyć, ale mówię, no dobra, coś będę mu tłumaczył. No i tam w międzyczasie dwóch, jakiś tam, bo ja mówiłem, że o tej instrukcji do tych dwóch gości, co mi sprawdzało cysternę, ogólnie tam drukarkę i tak dalej, chcieli mi wyłączyć tą drukarkę, żeby spojrzeć jakiś numer seryjny. Ja mówię, drukarkę, mówię, komputer, mówię, ludzie, jak mi możecie wyłączyć i co ja wtedy zrobię? No, teraz z biegiem czasu okazuje się, że nie byłoby żadnego problemu. Po prostu bym sobie ostatnią turę z powrotem kliknął w komputerze i by to wszystko działało. No ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, tak? No i z cysterną się okazało wszystko ok, tak? Oni powiedzieli, że tam o sprawy te karty i tak dalej, to do tego. Do policji, nie do nas. Muszę sobie wziąć fajeczkę, gdyż nie palę już 17 miesięcy, cały czas czegoś potrzebuję, a kapa rośnie, no, po wrzuceniu fajek. W każdym bądź razie nie było go chyba ze 40 minut, siedział przede mną w tym busie, mówię, proszę poczekać w samochodzie. No i chodzą tam, jeden przychodzi, drugi przychodzi, trzeci, odjeżdżają te cysterny, na nowo nowe przyjeżdżają. No i temat jest taki, że wołają mnie i mówią do mnie tak: panie, co żeś pan robił przez ostatnie, wezmę tylko, mówią, 10 dni pod lupę. Pan nie masz żadnej pauzy wykręconej przez 10 dni. Ja mówię, jak nie mam pauzy? Mówię, przecież ja prowadzę zeszyt, mówię, tutaj swój i tak dalej, znaczy takie dla u nas dopłacy. Ale mimo wszystko to jakbym prowadził sam dla siebie, to tak samo by to wyglądało, tak? Kiedy pauza i tak dalej. No pan nie masz normalnie tu pauzy, nie ma nic w ogóle w tym. Ja mówię, no ale słuchajcie, jak ja, w sensie chodzi, że tej pauzy dobowej, 11 albo 9, tak? Weekendowe, co o dziwo, się zaliczały. I on mówi, że najprawdopodobniej źle tachograf obsługuje. Ja mówię, no ale co tu jest do obsługi, tak? I tak dalej, i tak dalej. No nie dyskutowaliśmy tamten. On mówi, że on mi wierzy, bo to są cysterny, że dwie zmiany, że jeździmy w kółko, że i tak niemożliwością jest, żebym nie robił tych pauz. Ja mówię, no właśnie, ale on mówi, no przykro nam, dlatego weźmiemy 10 dni, bo podobno powiedział, że ten okres był jakiś tam wydłużony strasznie. I słuchajcie, za każdy dzień, po prostu za każdy dzień tego braku pauzy, bo właściwie tam nie było, że ja przekroczyłem czas, czy nie wiem, czy na młotkach stałem, czy cokolwiek, tylko tam po prostu były znaki zapytania. Tam nie wiadomo było, co jest przez ten czas robione. No i oczywiście mój kolega, zmiennik wspaniały, stwierdził, dlatego, bo ci się bo nie masz po niemiecku w tachografie. No nie wiem, może mnie ktoś oświeci, ale jeździłem już tyloma ciężarówkami w tej starej firmie, gdzie w każdej, jak wsadzało się kartę polską, to się język zmieniał na polski, jak kartę angielską czy holenderską, to na holenderski, jak na niemiecką, to niemiecki. Także nie wiem, czego on nie rozumie, jeżdżąc 35 lat za kółkiem. Ale może się mylę. Aczkolwiek szwagier to potwierdził. Także to nie ulega wątpliwości, że tak powiem. No i słuchajcie, to policzyli mi za 10 dni, tak? To 750 euro plus te 300, no to tam 1000 groszem, tak? No i poszło to do kolonii, do Kelnu, do kolonii. Tam do sprawdzenia, bo powiedzieli, że mi przyjdzie tam z BAG jeszcze. No i sprawdzili to i przyszło, rzeczywiście przyszło do szefa, no i on też to zapłacił, tak? Także udało mi się strasznie. Od tamtej pory jeszcze raz zgłosiłem się korespondencyjnie do szwagra o udzielenie konkretnych informacji, bo też u mnie cyferki to jest czarna magia. No ale zasadniczo jest to jakoś proste, jeśli ktoś rzeczywiście trafi, że tak powiem, na taką sytuację jak ja. I do czego dążę z tym szwagrem? Że nie wiadomo, ile mogłem się interesować, ile oglądać ciekawych programów na YouTubie, czy tam, no w telewizji nie. I obczytując się, jak te pauzy, to wszystko powinno wyglądać, po prostu nikt na żywo, znaczy na żywo, niestety na żywo nie, bo mamy tylko przez telefon, że tak powiem, korespondencyjnie się uczę, ale
to ktoś musi usiąść i jak krowie na granicy wytłumaczyć, tak? No chyba, że ktoś jest zajebiście pojęty i nagle łączone, niełączone, wszystko zrozumie 5 minut. Wątpię, że młody kierowca, który jeszcze wsiada i ma te emocje związane z prowadzeniem samochodu ciężarowego i tak dalej, tym wszystkim, co się wokół niego dzieje i tych wszystkich testów, będzie wiedział od razu, jak ma jeździć, obsługując się z czasami pracy i odpoczynku. Czy to dobowego, czy weekendowego, czy tygodniowego. I powiem wam szczerze, że w poprzedniej firmie no to wszystko to wyglądało jak z dupy, tak? Dopiero teraz, jak tak naprawdę widzę to wszystko, jak to powinno funkcjonować. I dlaczego to jest tak ważne? Bo w moim przypadku policzenie tego 75 euro za jeden dzień było skutkiem tego, że ja po prostu zrywałem pauzy, nie będąc tego świadomym. To były wtedy dni, w których ja się uczyłem jeździć jeszcze z tym kolegą drugim. I ja cały czas, moja karta była tutaj wkładana. A że byliśmy we dwójkę i na przykład, co nie mylić tego teraz, że z podwójną obsadą, bo on swojej karty nie wkładał. I było na przykład tak. Skończyliśmy o godzinie 10, tak? I o godzinie na przykład 18 on mówi, ty, to chodź dzisiaj, szybciej wrócimy, znaczy szybciej zaczniemy, to wiesz, to szybciej skończymy, a jak dzisiaj będzie chciał spać, to się przesiądziemy. Chuja się tam przesiadaliśmy. Ale że ja nie byłem świadom tego po prostu, co ja odwalam. I że tutaj ten, że cysterna, że to, że cały czas na szpilkach jazda, to po prostu nie ogarniałem tego, że ja zrywam non-stop pauzy. Tu mi się, nawet nie patrzałem w ten tachograf, tak? No i stąd właśnie wynikało, że zrywałem cały tydzień pauzę, później weekendowa była zerwana, bo zaczęliśmy na przykład w niedzielę wcześniej i później kolejne dni było to samo, tak? O, cały tydzień leciałem na dziewiątkach na przykład, czy nawet jeszcze mniej tych pauz robiłem, tak? Bo powiedzmy 8 godzin. Nie przekraczałem czasu pracy jazdy, nie przekraczałem czasu pracy, ale po prostu odstępy były za małe. Nie było tej pauzy po prostu dobowej, tak? I co mnie tutaj ciekawi, może kiedyś będę miał się okazję jeszcze tego dowiedzieć, że dlaczego tam nie pokazywało właśnie, że na przykład przekroczyłem, że nie zrobiłem pauzy, że zrobiłem za małą. Być może dlatego, że nie wiem, gdybym przekroczył czas jazdy, to wtedy by się to jakoś im pokazało, że aha, przekroczył czas jazdy, czyli jasna sprawa, że przekroczony po prostu jest czas jazdy, a resztę to jest skrócona pauza, czy tam zerwana pauza, tak? I w moim przypadku tak to było. No ja mam o tyle takie szczęście, że ktoś mi to naprawdę wytłumaczy, bo jeszcze pewnie nie raz, z anielską cierpliwością, jak krowie na granicy, bo tak można powiedzieć. I ja już to poniekąd rozumiem, przynajmniej w moim stylu jazdy, w moim stylu pracy, w tym systemie, jak ja jeżdżę, ale jakbym miał tak zacząć jeździć w systemie 3x1, czy międzynarodowo i tak dalej, to naprawdę potrzebowałbym jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby się nauczyć. I myślę, że tutaj niech ktoś pierwszy rzuci kamień, kto wszystko to ogarnął przez rok czasu i tak dalej, jako młody kierowca, bo na pewno w to nie uwierzę, bo mówię, to są i wszystkie emocje związane z tym. A wiadomo, jak teraz młodzi ludzie robią prawo jazdy, szybko, no odpierdol, aby już wsiąść i tak dalej. A po drugie, czy tam po trzecie, potwierdza to liczba filmów na YouTubie przez doświadczonych kierowców, czy mniej doświadczonych, czy bardzo doświadczonych, którzy nagrywają takie poradniki i non-stop jest wałkowane przez duże i małe kanały czas jazdy pracy kierowcy, czas pracy, co to jest to, a co to jest to. I mówię, więcej pokory, bracia, więcej pokory. I mieć dobrego nauczyciela, bo samemu to się można, za przeproszeniem, zesrać w tych godzinach, w tych papierach, w tych obliczeniach. Także co, moi drodzy? Następnym razem opowiem może znowu coś szczerego. Jak rozpieprzyłem cysternę za 500 000. Chyba tak mi się wydaje, 500 000. Ale złotych, nie? No, także trzymajcie się z wartem tam i pozdrawiam wszystkich dobrych szwagrów dla szwagrów.